Czyli to jest takie rzeczywiście kroczenie taką drogą świętego Pawła. Dla mnie to jest taki osobiście taki najlepszy nauczyciel pewnie w wierze i jego przykład pokazuje nam, jak rzeczywiście to spełnić, żeby stać się sługą i świadkiem tego, co od Jezusa otrzymujemy. Nie zawsze wybieram rekolekcje tutaj w seminarium w Brzuchowicach. Jakoś tak nieraz jadę na teren Tarnowskiej, z której pochodzę, ale w tym roku tak wybrałem i nie żałuję. Jest tutaj zawsze taka możliwość w jakimś dużym takim spokoju przeżywać rekolekcje. Jeśli uwagi, każda konferencja jakoś tak, można powiedzieć, w tym roku jeszcze, może nie jest jakiś taki przewodni temat, ale każda konferencja ma tam swoje takie jakieś myśli, które powinny zapaść w serce. Ja mam zwyczaj, że coś tam sobie też notuję, więc po tych czy homiliach, czy... Na pewno bardzo сьогодні і вчора згорнулося про покірність. Я думаю, що це також дуже важливо в нашому житті священичому, особливо відносини між священником і єпископом, між священниками і нашими парафіянами, які ми переживаємо. Напевно, це реколекція завжди є зустріч зі священниками, що вони діляться кожен своїми десь і радостями, і проблемами. І це також найбільше, правда, дає нам такі отухи до життя, і можемо собі в деяких на таких розмовах між нами, правда, допомогти. І це дуже важливо також. Corocznie przeżywane rekolekcje, z jednej strony można powiedzieć, są obowiązkiem każdego z nas, którego wymaga Kościół, ale myślę, że dla każdego z nas, którzy pracujemy w diecezji, pracujemy w duszpasterstwie, jest też szczególnym czasem do tego, żeby się zatrzymać. I tak jak w tym poemacie papieża Jana Pawła II, zatrzymaj się, to przemijanie ma sens, tak my zatrzymujemy się na chwilę, żeby zastanowić się nad swoim powołaniem, nad swoim powołaniem nie tylko do kapłaństwa, ale również powołaniem przede wszystkim do świętości. Zwraca się ostatnio uwagę tak dosyć mocno na świętość ludzi świeckich. Przypominamy ciągle my, kapłani, również, że powołanie do świętości nie ogranicza się tylko do księży i do sióstr. I może właśnie w tej atmosferze też zapominamy może czasem o swoim powołaniu do świętości. I dlatego taka praktyka, jaką są coroczne rekolekcje, jest czasem do tego, żeby się zastanowić nad sobą, nad tym, że my również mamy zabiegać z bojaźnią i drżeniem o swoje zbawienie. Tegoroczne rekolekcje prowadzone przez księdza biskupa Stanisława Jamrowska są też takim czasem refleksji i zatrzymania się. Ksiądz biskup, prowadząc te rekolekcje, można powiedzieć, te jego rekolekcje są spełnieniem się treści, sekwencji, sentencji łacińskiej verba docent, exempla trahunt, bo często w swoich konferencjach sięga do
doświadczeń osobistych, czy to z życia rodzinnego, swojego osobistego, czy z pracy duszpasterskiej, później z bycia ojcem duchownym w seminarium w Przemyślu. Tak więc myślę, że to jest bardzo, bardzo dobre i pociągające, kiedy możemy usłyszeć o tych, którzy no, też zmierzają do tego Królestwa Niebieskiego, będąc na czele jakiejś wspólnoty, czy będąc odpowiedzialni może bardziej niż my w tym Kościele Powszechnym jako biskup, ale który to człowiek ma również to doświadczenie, które może się z nami podzielić. No, na samym bilsze це пригадування усіх цих наших самих основних так би сьогодні на конференції говорилося про в сумі вчора, про покору. Це ті самі тематики, теми, які мене головніше під час свячень завжди нам пригадували ці речі. І мені здається, що така гарна атмосфера цієї реколекції, бо якось хочеться приходити, бо знаєш, що час біжить і треба знову вертатися до своїх обов'язків. Але насамперед, що завжди зустріч з друзями, з старшими священниками, можна щось нового дізнатися, порадитися, запитати, як в таких чи інших справах.